Praktycznie to zaczynałam od zera. Miałam wypadek w pracy i siedziałam na balkonie właśnie, na pierwszym piętrze. No i patrzyłam, bo wypadek miałam w marcu, więc się zastanawiałam, co by tutaj zrobić. No i tak się zaczęło. Ogród zaczęłam tworzyć od skalniaka, który tutaj był. I pierwszym takim moim dziełem był jałowiec, którego zaczęłam zaplatać, bo zaczął być już za duży. I po prostu zaczęłam go zaplatać, wiązać i jest tak, jak jest. Ten najpiękniejszy buk jest przepiękny. Sadziłam go w lutym, kilka lat temu. No i przyjął się i rośnie, jest piękny. Na wiosnę, bo teraz już może nie jest taki efektowny, ale jest piękny. Jest taki bordo intensywny. Jak byłam już na tyle zdrowa, że pojechałam do sanatorium, więc nawet będąc w sanatorium w Szczawnicy, też kamienie przywiozłam tutaj do ogródka. Te kamienie są ponad stuletnie. To przywiozłam je z Wrocławia od siostry i zrobiłam taki skalniak. No ja to kocham, słuchajcie. Ja to po prostu kocham. Cały czas coś kwitnie. Uwielbiam hosty. To było też takie, kupiłam w Myślenicach, w Gaju. No po prostu drapak. Po prostu miotła drapak. No i wycięłam i potem z roku na rok i wyszło takie. Ten jałowiec, ten dostałam od mamy na urodziny. Ja nie wiem, jak te ptaszki się nazywają, mają takie pomarańczowe gardziołka. Siedzi na tulipanowcu. O, i tak skrzeczy. One przyleciały, bo ich nie ma w ciągu roku. Jest sójka, są kwiczoły, kopciuszki, no sikorki, wróble. Chociaż tutaj są sroki, które niestety, ale zabijają sikorki i jest ich coraz mniej, ale udają się. Mam budkę tu i tam były sikorki w tym roku i tam na drugim drzewie też mam i też były. Dochowałam się. Bardzo lubię obserwować, jak ptaki się tutaj zachowują w ogrodzie. Przede wszystkim zbierają dużo owadów, które niestety, no ale są w ogrodzie. Jak się nazywają te? Synogarlice. Ale nie, pani je nazwała. Kasia i Filipek. Filipek ma pazurka takiego odkrzywionego. No przedtem przychodziły do nas na balkon i na balkonie karmiliśmy, ale robiły nieczystości i po prostu zrezygnowaliśmy i tu im po prostu wystawiamy. Ciemierniki kwitną już od w zasadzie od listopada. I później na wiosnę to kwitną krokusy. Później te wszystkie wiosenne kwiaty. Żonkile, tulipany, które nie zostały zjedzone przez nornice. No i co, jeżówki. Żurawki. Nie mam ulubionych kolorów. Po prostu kwitnie to, co jest posadzone. Nie mam jakichś takich, nie mam takiego na przykład szału, że muszę mieć taki kolor czy taki kolor. Nie, po prostu to, co mam posadzone, to mi zdecydowanie wystarcza. Pewnie, że może chciałabym mieć nie wiadomo jakie rarytaski, ale po prostu w związku z tym, że nie jest to moją własnością i każdy ma wstęp tutaj, więc nie ma sensu, żebym kupowała jakieś takie drogie rośliny. Tu jest też róża, którą kupiłam. Miała być niebieska. No, do niebieskiego to jej dużo brakuje. No ale jest. Ta sekwoja jest bardzo fajnym drzewem. Ja ją przycinam w związku z tym, żeby, tak jak mówiłam, żeby sąsiadom do okien nie wchodziła. Więc ją przycinam. Z góry, z boku, jak mi pasuje, to ją tnę. I ona bardzo to lubi, chociaż we wszelkich informacjach o tej roślinie jest mowa, że ona nie lubi cięcia. Nieprawda. Jest inne niż wszystkie drzewa i mam tutaj wiele takich różnych. No to jest rarytasik. Po prostu podobał mi się, bo był inny i stał sobie w kącie w szkółce w Gaju, jak jechałam, nie wiem skąd, wracałam. I po prostu stał sobie w kącie i mi się, o jakie fajne. No i kupiłam go, nie wiem, 15 zł wtedy zapłaciłam za niego. No i rośnie, on bardzo, bardzo, bardzo wolno rośnie.
Tu mam jeszcze na tej metasekwoi jest posadzony klematis górski Montana. Nie ma uroku teraz. A to jest świerk? Tak, to jest świerk rydal, który ma przyrosty czerwone. Ciekawie musi wyglądać. No ale on jest na razie manioni, bo na początku on nie rośnie. On nie rośnie tak intensywnie, ale później jak się zabierze... Ja uważam, że najwięcej wiadomości można uzyskać z obserwacji roślin. To, co piszą, owszem, może to jest i dobre, ale na przykład jak o przycinaniu iglaków mówią, że można tylko do sierpnia. Ja na przykład obcinam cały rok. Tego judaszowca dostałam od sąsiadki, bo sobie kupiła, bo też chciała mieć ładny ogródek na balkonie i po prostu już dostał takich gabarytów, że przyniosła mi do ogródka. Mówi, niech go pani gdzieś wsadzi, bo u mnie już nie ma miejsca. No i stąd się znalazł tu.